Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. To bardzo udany i dobry dzień. Drugi gość, proszę państwa, też na żywo osobiście w Polskim Radiu 24, pan poseł Andrzej Szejna, reprezentujący Nową Lewicę. Witam pana posła, witam państwa. Witam pana redaktora, kłaniam się państwu. I entuzjastycznie, bo i drugi raz dzisiaj pana posła widzę, to informacja dla małżonki, żeby później nie było, że się wymawiał pan poseł, że pan... dzień spędzony z Klarenbachem. Tak, <laughs> bo się dzień rano z Klarenbachem i wieczór z Klarenbachem, to jest podejrzane. Nie. Nie? No Podejrzane dobra. jest coś innego. Tam się pojawiają podejrzenia, wchodzi CBA i zatrzymuje, e, zatrzymuje Jarosława G., prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego. To zdaje się pański region. Tak, dotarła do mnie ta wiadomość. Trudno mi się do tego odnieść, ponieważ nie znam zarzutów. A poza tym pan prezydent jest członkiem innego ugrupowania politycznego. Więc niech to ugrupowanie polityczne w tej sprawie się wypowiada. Powinienem dopytywać którego, czy nie? Czy to jest zupełnie no to pan nieważne? Redaktor, pan redaktor wie, więc ja naprawdę nie będę się wypowiadał za, to, za, za, za polskie stronnictwo ludowe. Natomiast na tyle, na ile poznałem Jarosława Górczyńskiego. Jarosława G. Jarosława G, przepraszam. Tak, to G jest. Tak, G. No, ale to wszyscy wiedzą o co chodzi. Jarosława G to. Yy, Ciekaw jestem tych zarzutów, jako prawnik szczególnie, ponieważ osobiście uważam, że jest to człowiek, który bardzo sprawnie zarządzał tym miastem, pomimo, że nie jest mojego grupowania. No ale cóż, poznajmy zarzuty, poznajmy decyzję prokuratury, poznajmy decyzję sądu, tak powinien działać wymiar sprawiedliwości, na końcu musi być decyzja. Mm -hmm. Ciekaw pan jest decyzji, zastanawia się pan nad sprawą To tutaj z odpowiedzią przychodzi Interia Chociażby w rubryce wydarzenia Jarosław G. w nieformalnej sieci powiązań I o tym jak Interia anonsuje to o G. pisaliśmy w Interii w poniedziałek Chodzi o tekst dotyczący nieformalnej sieci powiązań Pomiędzy prezydentami polskich miast Które pozwalają lokalnym politykom dorobić do samorządowej pensji Nie czytałem tego artykułu, przyznaję cieszyłbym się, żeby polska prokuratura czy CBA tak samo działało skutecznie w innych sprawach, które dotyczą na przykład polityków Prawa i Sprawiedliwości i wyjaśniały pewne kwestie, które na przykład budzą też moje wątpliwości. Nie będę oczywiście dzisiaj ich uzewnętrzniał, ale mam. Natomiast powiem tak, jeżeli ktoś jest niewinny, a panuje w naszym kraju domniemanie dom, domniem niewinności, obroni się. I mam głęboką nadzieję, że prezydent Ostrowca Świętych wszystkiego się obroni. A jeżeli się nie obroni, to powiem szczerze, zupełnie gratuluję prokuraturze i sądowi i wszystkim, że dotarł do jakiejś tam sytuacji, którą należało wyjaśnić. Ale osobiście wierzę, że się obroni. Zarzut, proszę państwa, to nie wyrok i to warto podkreślić tak jest. wielokrotnie. Tym bardziej, że zarzuty każdemu, kto nie ma immunitetu, można stawiać. Tak jest, tak jest. Do kolejnego niestety brutalnego. W... I teraz się zastanawiam czego. Czy to tylko aktu yy, głupoty młodzieńczej? Czy już wręcz. No to pan posłał mi pomoże. Kolejne brutalne pobicie uwiecznione na graniu. Skali, skakali po nastolatku, kopali go po głowie. Chodzi teraz o białą podlaską. Tak. Yy... W tym tygodniu mówiliśmy o Pruszkowie. Kilka dni wcześniej mówiliśmy o dramacie, który rozegrał się w zamościu. Wydaje mi się, że jest to element, który trzeba przedyskutować bardzo czy ten temat, może tak, element to jest złe słowo w Polsce, ponieważ młodzież po okresie pandemii, bez opieki, bez wsparcia psychologicznego, niejednokrotnie również psychiatrycznego, zamknięta w domach. Objawia jakiś element agresji. To jest bardzo niepokojące. I to chyba zaczyna być problem szerszy niż tylko wydarzenie w jednym, czy drugim, czy trzecim miejscu. A łączy się również z tym, że opieka psychologiczna czy psychiatryczna w szkołach polskich jest niewystarczająca. Nigdy właściwie... opieki psychiatrycznej w polskich szkołach nie było. Psychologiczna, tak? Przede wszystkim. A ty, pan Ale... kiedyś szło do psychologa? Do psychologa. Wtedy, kiedy się coś w szkole nabroiło i wtedy było straszenie. Psycholog, rodzice. Tak to wyglądało. Ja, ja to przerabiałem, bo ale... akurat za moich czasów był psycholog. W Zgoda, ale, ale w całej Europie, a już nie powiem o Stanach Zjednoczonych, psycholog to jest pan lub pani, która ma pomóc, która ma pomóc rozwiązać problem, a przede wszystkim. Przedyskutować te kwestie, które na przykład nie mogą dzieci przedyskutować w domu, bo rodzice na przykład są zapracowani, nie mają czasu albo są problemy domowe, nie mogą przedyskutować z kolegami, bo ci koledzy są po prostu za młodzi, a w ogóle nie rozumieją tych problemów, więc opieka psychologiczna, ale również to, co pan powiedział przed chwilą, ale psychiatryczna dla młodych ludzi, bo to jest co innego, kiedy mówimy o problemach psychiatrycznych osoby, która ma 5, 7, 10, 12, 15 lat, a co innego do osoby 18 i dalej, bo są zupełnie inne problemy, i według mnie to jest pewien element, jeden z najważniejszych, oprócz opieki, znowu pójdę teraz na drugą stronę barykady geriatrycznej w Polsce, którym dotyczy polskiej służby. To nie, to nie idźmy na drugą stronę barykady, skupmy się na czymś innym. Czy ktoś, że, czy, czy, czy fakt, że ktoś jest zdemoralizowanym sadystą, to jest wina tego, że nie ma psychologa w szkole? Nie, przepraszam, ale to jest aberracja. Nie. Moim zdaniem pytanie jest takie, jak doszło do sytuacji, że ktoś stał się lub nie został dostrzeżony jako osoba z takimi skłonnościami, ponieważ albo powinna by, powinno się nią zaopiekować rodzina, jak nie to szkoła, jak nie to właśnie psycholog, psychiatra, gdzieś po drodze, zanim doszło do takiego czynu, albo. Powinno zostać dostrzeżone, że taka osoba w, w grupie społecznej, jakim jest szkoła, jakim jest klub sportowy, jakim jest cokolwiek, o czym będziemy rozmawiać, yy, powinna zostać wyizolowana, powinna zostać yy, albo zaopiekowana, albo absolutnie yy, wyłączona ze społeczności. I to się nie stało, i to się nie dzieje. I to według mnie jest yy, największy problem. No to kto się miał opiekować tymi ludźmi, którzy są sadystami. Przepraszam, bo ja naprawdę tego nie rozumiem. Ja Nie mówię o opiece sadystami, ja mówię o tym, że ktoś nie dostrzegł, że w szkole, w której taka czy inna młoda osoba funkcjonowała, że dochodzi do tego typu sytuacji. Przecież to nie jest tak, że to. Ten... A jeżeli w szkole ta osoba jest aniołkiem, to w jaki sposób ktoś ma określić, że ta osoba jest sadystą na przykład? Nie sądzę, żeby było aniołkiem i nagle dokonała takich czynów. Myślę, że, do, że wcześniej mogło mogło się udać dostrzec, że, że ta osoba ma problemy osobowościowe, charakterologiczne. Można było ją skonsultować z psychologiem, z psychiatrą. To jest pierwsze, co chcę powiedzieć, A to ale drugi... zaraz, albo zaraz, wyizolowanie społeczeństwa. Panie, panie pośle, ale posługując się cytatem z filmu, to jest tak. Nie ma ludzi zdrowych psychicznie, są tylko niezdiagnozowani. To na dobrą sprawę każdy z nas powinien się poddać diagnozie. No, ale to pan trafił w sedno sprawy. Oczywiście nie da się tego zrobić, jeśli chodzi o całe społeczeństwo, bo fajnie by było, żeby każdego z nas było stać na psychologa, na to, żeby z kimś porozmawiać, na to, żeby ktoś się nami zaopiekował, bo o tym właśnie mówię. A tak nie jest i nigdy tak nie będzie, oczywiście, bo to jest stan idealny, żeby każdy z nas, kiedy ma jakiś swój problem, zaczynamy od podstaw, mógł z kimś porozmawiać, z kimś, przed kimś się otworzyć yy, i dotyczy to różnych osób. Natomiast na końcu my widzimy osobę, która. Yy, dokonuje takiego aktu, można powiedzieć, niszczącego drugą, drugą osobę. Skądś to się wzięło? Czy ona się z tym urodziła? Dlaczego nie zauważono go po drodze? Gdzie jest szkoła? Gdzie jest służba zdrowia? Szkoła niedofinansowana, służba zdrowia niedofinansowana. I nagle jeden, jeden nastolatek wyżywa się na drugim nastolatku. Ale pan, na przykład... gdyby, ale to, gdyby to była kwestia jeden na jeden, to ja to jeszcze w jakiś sposób mogę rozumieć, mogę usprawiedliwiać i mogę mówić, że tak, otóż w ogóle tych aniołków klasowych ktoś nie dostrzegł jednego Ancymonka, który rzeczywiście sprawia jakieś kłopot. My tu mówimy tak, o grupach ludzi. W Zamościu co najmniej sześć osób w tym uczestniczyło i żeby było ciekawiej dzieci prominentnych urzędników państwowych. Przez prominentnych mam na myśli prokuratora, tudzież policjanta. No i to jest pytanie... Które pan zadał, na które ja staram się nie tyle udzielić odpowiedzi, ale wskazać problemy, bo wydaje mi się, że po dwuletniej pandemii, zamknięciu w domach, po braku zaopiekowania w szkole no bo szkoły są niedofinansowane po braku odpowiedniej opieki psychologicznej, po braku jakiejkolwiek rozmowy, tak? Rodzice również są dzisiaj sfrustrowani, w czasie kryzysu. Możemy mieć do czynienia z eskalacją tego typu problemów, i uważam, że powinno się na to skierować większą uwagę, środki, i powinna to robić służba zdrowia, powinno robić państwo. Zresztą zorganizowaliśmy w zeszłym tygodniu konferencję merytoryczną w Sejmie, mówię o lewicy, która dotyczyła właśnie psychologii dziecięcej i psychiatrii dziecięcej, które według naszego zdania w Polsce nie istnieją, ponieważ nie są na to przeznaczone odpowiednie środki. Miał Pan kiedyś styczność z bronią palną? Yy, tak, miałem styczność yy, niewiele razy. Raz na strzelnicy, dwa razy na strzelnicy, raz yy, poza strzelnicą oglądałem, jak mi policjant to pokazał, i tak dalej. No, tyle miałem. A nie ma pan jakichś takich skłonności ciągotek, żeby sobie postrzelać na przykład? Yy, wie pan co? Nie mam, dlatego, że powiem panu tak. To jest fajny sport. I tak, na strzelnicy uważam, że to jest świetny sport, który może wyładować. Zamiast strzelać na ulicy, to można postrzelać na strzelnicy. Tylko, wie pan, ja byłem kiedyś wędkarzem yy, i łapałem te rybki, i nałapałem tych rybek, i tak mi było ich żal. I nie mówię, że jestem jakimś mięczakiem, tylko po prostu wypuściłem je i wtedy stwierdziłem, że nie jestem wędkarzem, jestem akwarystą. A, ciekawe. Andrzej Szein, poseł Nowej Lewicy, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie teraz. Dziękuję. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.